tej strony Hook. Jesteście na kanale 360 stopni. Mam nadzieję, że obserwujecie nas. A my znów jesteśmy w pociągu i lecimy do Gdańska. What do you think, Alex? For what, nothing. I'm fine, thank you. Good morning. Dziś barber. Jesteśmy w Gdańsku. Co tu w ogóle się dzieje? Przyjechaliśmy na Barber Ground. Mamy dziś występ na scenie głównej i mamy dziś swoje stanowisko. Wszystko zobaczycie w drobiazgach. Tam jest stocznia. Tam będziemy dziś robić styl. Jak widzę zarośniętych chłopów, to wiem, że pewnie ty przyszedłeś. Finally. How are you? Andrea. Nice to meet you. Hola. Nice to meet you, man. I'm D. Hey, bro. Wielka przyjaźń białorusko-polska tutaj tego. Ale to bez beki jakby, bez beki. Dla Urzędu Skarbowego, bo mi zależy na obywatelstwie. Tak jest. Który klas jechać do tego, bo tego, że ty klasę trastuj. Dalej z tą kamerą. Dużo nie gadaj, stary. Pasatriny nie mogę. Dziś na temat mojego designu. Wszystko zobaczycie po kolei. Nic od was nie... Nie mam nie od was tajemnic. Co, za chwilę zaczniemy. Wychodzimy na scenę. I jestem bardzo szczęśliwy. Długo czekałem ten czas. Mam dużo ciekawych rzeczy do odpowiedzi. Już muszę iść. Widzimy się na scenie. Ja nie potrzebuję peleryny, potrzebuję tylko jeszcze owacji. Jeszcze raz. No dawaj się. Minął dokładnie rok i zobaczcie, jak się mocno zmienił się Barber Ground. Ten morski festiwal zawsze wyróżnił się swojej wyjątkową atmosferą. Nie mogłem do was przejechać ze zwykłymi modelami, bo na takich wydarzeniach brakuje mnie wyjście poza strefy komfortu. Nie mogę tak do końca podzielić naszą branżę na damskie i męskie fryzury. Jest wiedza, dzięki której możemy stworzyć, zaprojektować każdy design, każdą fryzurę. Często pytam swoich uczniów, dlaczego pozostali barberami, dlaczego wy jesteście barberami, dlaczego obcinacie męskie fryzury, dlaczego nie ścinacie włosy dziewczynom. Zadałem to pytanie sam sobie też. Wiecie, kiedyś byłem ukarany damskimi fryzurami na studiach. Nauczycielka wiedziała, że ja nie lubię obcinać damskie fryzury, ale chodziło nie o to, że nie lubiłem. Po prostu nie wiedziałem, jak pracować z długimi włosami. Nikt nam tego nie wyjaśnił. Po prostu trzeba było pracować na swoją własną wizję. Efekt końcowy nie zawsze mnie podobał. Dlatego dziś wychodzimy poza strefy komfortu. Dziś u mnie w fotelu jest modelka, dziewczyna. Poproszę. Dzisiaj obcinałam dla was bardzo pięknych dziewczyn. Chcę wam tylko powiedzieć, że nie bójcie się ścinać troszeczkę więcej. Nie bójcie się eksperymentować. Nie bójcie się bawić się z włosami, tylko fundamentalnie. Na koniec, jak zawsze, chcę powiedzieć, patrzcie dalej, patrzcie szerzej, patrzcie na 360 stopni. Dziękuję każdemu z was. Oh.
Barber Ground, jak zawsze, chcę was podziękować. Obserwujcie nasz kanał, dzięki za wasze opinie na naszą pracę. A my lecimy dalej w ten drugi dzień w Gdańsku. Polska dla Polaków, gdzie my to się miało. To był kanał 360 stopni. Mam nadzieję, że obserwuje się ten kanał. Jak nie, to zapraszam. To do zobaczenia w następnych odcinkach.